Polski Razem. Dzisiaj eurodeputowani Polski Razem. Mamy czterech eurodeputowanych: Paweł Kowal, Marek Migalski, Artur Zasada, Adam Bielan. Należą do frakcji europejskich reformatorów, konserwatystów i reformatorów. Na razie nie przesądzamy, czy to będzie ta frakcja, czy być może frakcja padecka. Natomiast nie chcemy łączyć Polaków. Stąd nasza nazwa Polska Razem. I jednym z naszych postulatów w trakcie tej kampanii jest to, żeby eurodeputowani wszystkich polskich partii od centrum do prawicy zasiadali w jednej frakcji. Czy to będą europejscy konserwatyści i reformatorzy, czy Europejska Partia Ludowa, to jest sprawa drugorzędna. Ważne jest, żebyśmy w tej frakcji skutecznie walczyli o polski interes narodowy. A więc polski interes narodowy, nie interes ugrupowania, czyli frakcji europejskiej, tak? Zdecydowanie. A czy to jest, nie jest sprzeczne z ideą Parlamentu Europejskiego? Nie, zdecydowanie. No, ale lobbowanie na rzecz kraju, no to kończy się tym, że najsilniejsi najwięcej zyskują. Też, no powiedzmy, Niemcy, które są największym krajem należącym, mającym najwięcej eurodeputowanych. I tutaj jesteśmy na przegranej pozycji. No bo... Ale siedzieć cicho nie można. Dzisiaj jest tak, że eurodeputowani niemieccy walczą o interes niemiecki, francuski, a francuski. Ale to jest pewien rodzaj patologii, to nie jest. Polacy zachowują się jak trumusi w Unii Europejskiej i mówią o tym, że oni nie będą reprezentować interesów Polaków. Nie chodzi o to, żeby nie interesować interesów Polaków, tylko jeżeli partia ma pewien program, który ma ramy europejskie, no to interes narodowy tutaj jest, musi być wkomponowany w to, a nie ponad. Więc ja mam na myśli na przykład ideologię europejską co do metody in vitro czy związków partnerskich. Nie, co zamierzycie w tej sprawie? W takich sprawach Unia Europejska w ogóle nie powinna się wtrącać w rozstrzygnięcia przyjmowane przez... No ale się wtrąca. Dlatego nasi eurodeputowani już teraz i mam nadzieję, że także w przyszłej kadencji będą twardo stać na takim stanowisku, że w sprawach moralnych, w sprawach światopoglądowych, w sprawach tożsamości kulturowej wada urzędnikom brukselskim od tego, co się dzieje w poszczególnych państwach członkowskich. To jest suwerenna decyzja poszczególnych narodów, jak na przykład definiować małżeństwo. Wszystko.